Cześć, witam serdecznie w kolejnej serii, którą zaczynam. Metroidvania Pixel Art Last Faith. Taki tytuł. Mówią o tym, że to taki trochę Bloodborne, trochę Souls-like. Zobaczymy. No, będą na pewno bronie, będą na pewno przeciwnicy, bossowie, więc zobaczymy. Jest gra właśnie z napisami polskimi, także to jest jakieś tam pewnego rodzaju usprawnienie. Mamy klasy, nie wiem, być może jest też będzie tak, że będzie wybór teraz nie będzie miał znaczącego wpływu, bo po prostu później odpowiednio statystyki rozdzielimy i nagle staniemy się z awanturnika jakimś magikiem. Astronom jest bardziej taki właśnie magiczny. Strzelec i łotr. Ja wybrałem awanturnika, zobaczymy jak będzie. To jest początek, więc zobaczmy. The old ways are diminished. Only corruption and deception remain. But one rises above all others, falsely claiming salvation. They gather disciples to take all for themselves. And those who defy this deity suffer. They become servants to pain, imprisoned in solitude, barely existing. Yet only those who have been chosen possess the gift to reclaim what has been taken by the unworthy keeper. Only they can commit to such a burden. If they are able, their pledge shall be rewarded. With salvation. I zawsze na początku sprawdzam wszystko. Co, jak jest atak, jak jest skakanie, czy jakiś blok może jest. Pewne rzeczy pewnie są jeszcze nieaktywne. Będę w trakcie gry je zdobywał. Można gałką właśnie kamerę podnosić i obniżać. To się przydaje w metroidwaniach, żeby sprawdzić, czy można zeskoczyć. Albo czy coś jest na przykład pod nami. Tutaj mamy nasz interfejs z brońmi. Tutaj mamy przedmioty. Na początku oczywiście, jak to zawsze mówię, pierwsze koty za płoty. Trzeba to sprawdzić, obadać. Na początku zawsze też kaleczę. Robię ten filmik, teraz już zamieszczę, tak żeby zasygnalizować, że będę przechodził tą serię i z tego co widziałem po trofeach, to chyba postaram się znaleźć wszystkie rzeczy i chyba je zamieszczę gdzieś tutaj, może się to komuś przyda i jak się uda, to zrobię platynę. Nie ma tu jakichś trofeów typu dobiegnij do bossa w ciągu 30 minut albo pokonaj go bez straty życia, więc jest szansa, że to trofeum się uda, czy trofeum, czy platyna się uda zrobić. Tym bardziej, że do końca roku za wielu premier nie dostrzegam takich, które mogłyby mnie gdzieś tam zaciekawić, zafascynować, więc mam trochę czasu. Gdzieś w tyle oczywiście Lords of the Fallen. To jest, tam zdobyć platynę to naprawdę szacunek, zdobyć te wszystkie bronie, czary, więc rozpocząłem czwarty raz Lords of the Fallen grę, a tu w międzyczasie oczywiście jeszcze dodatek do Remnanta. Myślę, że w pierwszej kolejności dokończę i na kanale będę zamieszczał dodatek do Remnanta. Gdzieś w tle w międzyczasie zbierał będę zbroję z Lords of the Fallen, a potem jak skończę dodatek z Remnanta, zajmę się już tak w całości właśnie Last Faith, tą grą, tą Metroidvanią. Nie każdy jest zwolennikiem graficznie, jeżeli chodzi o wygląd.
pixel taki, pixel art. No ale ja akurat nie mam nic naprzeciw. I jak zobaczycie na kanale, często w takie gry gram. Zresztą w różne gry gram. Ale przeważnie właśnie w takie RPG akcji i Metroidvanie, a szczególnie Metroidvanie takie w mrocznym stylu. Na ten moment gra zapowiada się na pewno ciekawie. Czekam na bossów, nie oglądam na razie żadnych filmików, chyba że na którymś się zatrzymam. Chcę sprawdzić co i jak. Fajnie tutaj działa na przykład ten sposób chwytania. Nie ma tu jakichś wielkich problemów. Po niektórych grach zdarzało się, że był problem z łapaniem się na przykład. To jest początek, premiera była wczoraj, więc może być tak, że są jakieś błędy i gdzieś tutaj się zatrzymamy w czasie przejścia. Ale też fajne jest to, co zawsze lubię w grach, że nie ma poziomu trudności. Więc po prostu tak jak sobie twórcy wymyślili to, trzeba będzie to ukończyć, przejść i bossów pokonać tak jak twórcy chcieli, żeby ich pokonać. Z tego co widziałem, mamy broń białą, miecze, pewnie jakieś topory, nie wiem, noże i mamy też broń, czyli właśnie trochę Bloodborne, czyli masz miecz i masz w drugiej ręce pewnie strzelbę, więc można z dystansu w kogoś strzelić. Na pewno będę czekał, aż Demajen wyda, czy zrobi też, stworzy mapę do gry ze wszystkimi sekretami. No, tu na przykład sekret. Więc już wiem, że tego typu rodzaj sekretów też będzie, czyli jakaś ściana, w którą trzeba uderzyć. Zdobywam przedmioty, na razie tego wszystkiego się uczę, tych przedmiotów, co, do czego, czemu służy. I jak będzie mapa, to tym bardziej będzie łatwiej pewne rzeczy zdobyć i znaleźć. I na pewno jeszcze nie raz w tej serii powiem o tym, że polecam youtubera Demajena, który tworzy mapy do właśnie takich metroidwani. Bardzo szczegółowo, z pełnym opisem, gdzie co znaleźć, gdzie co zdobyć i wiele metroidwani z jego mapami właśnie udało mi się przejść prawie na 100%. Myślę, że wielu tutaj youtuberów skieruje się w tą metroidwanię, znaczy będzie ją przechodzić na kanale, ale może nie wszyscy będą ją tam jakoś strasznie dokładnie przechodzić, tylko po prostu idę do przodu, dochodzę do końca. Ale tak jak mówiłem, postaram się pokazać, gdzie co znaleźć. To może nie będzie takie, bo to jest po polsku, więc może to nie będzie takie do końca cenne dla zagranicznych osób, które będą chciały to obejrzeć, bo tu wszelkie jakieś nazwy przedmiotów będą po polsku. Tak jak jest w Lords of the Fallen. Większość filmików, gdzie opisywane są na przykład wszystkie bronie, wszystkie pierścienia, są po angielsku na YouTubie. Mało który polski YouTuber, dość że mało który nagrywa Lords of the Fallen, to jeszcze mało który zamieszcza na przykład jakie przedmioty trzeba zdobyć, albo jakie pierścienia, bo gdzie są pierścienie. Wszystkie, które trzeba mieć, aby zdobyć trofeum. Jest to tyle trudniejsze właśnie potem znalezienie i zorientowanie się, który mam, który nie mam, bo tylko po wyglądzie można to zdobyć. Mapa wygląda tak, nie jest źle, są jakieś tam przejścia zaznaczone. Widziałem już gorsze mapy. Tak jak mówię, jest to premiera, więc tu mamy kapliczkę w ogóle, czyli standardowe miejsce, gdzie zapisujemy, podnosimy, a nie, przepraszam, tu nie podnosimy poziomu, tylko zapisujemy stan gry. I pewne rzeczy, no właśnie, jak ktoś grał w takie Metroidvanie, to łatwiej jest jakby się zorientować. Ja sprawdzam te takie różne podstawowe mechaniki, czyli, no nie wiem, myślę, że będzie dash, będzie podwójny skok, to wszystko, co powinno być. Nie oglądałem za wielu filmików, wiedziałem tylko, że wychodzi, że 15 listopada właśnie wczoraj wychodzi gra i wiedziałem też, że w nią zagram. I na razie tylko badam. Nie chcę za bardzo iść w jakąś konkretną stronę, żeby czegoś nie pominąć. I to jest tak jak w Blasphemous chyba, że nam pokazują, że mamy jakiś specjalny cios R1 i kwadrat. Zobaczę jak to w ten sposób. Tylko
zabiera nam to jakąś tam ten zielony, nie, czy niebieski pasek, więc za dużo tym nie można pomachać. Nie ma bloku, pewnie nie ma tarczy, więc trochę taki właśnie, chociaż nie kojarzę, czy w Bloodborne był blok. Może to jest właśnie taka bardziej walka na dystans. No miecz i pistolet, strzelba. Wybrałem awanturnika, być może gdybym wybrał, na pewno gdybym wybrał strzelca, miałbym już teraz tutaj broń. Może idzie się łatwiej strzelcem na początku? Nie wiem. Wybrałem tak, więc tak już będę grał. Przejdę grę awanturnikiem. A pewnie niedługo znajdę też broń. Tu mamy kapliczkę, która uzupełnia nam ten niebieski pasek. Cisnąłem trójkąt, ale chyba coś źle zrobiłem. Po lewej stronie mamy czerwony pasek, niebieski pasek i taki mały, błękitny, taki cienki. A poniżej jest dwójka i tam jest jakiś element. I powiem szczerze, skończyłem ten odcinek, pół godziny grałem i nie wiem, co to jest ta dwójka. Także na ten moment nie wiem. Po prawej stronie na górze to wydaje mi się, że jest waluta, którą trzeba będzie zbierać i przeznaczać na... O, teraz dostaliśmy plus 5 za pokonanie tego przeciwnika. Przeznaczać na podnoszenie poziomu naszej postaci. Wiem, że są takie trofea jak pokonanie 50 wrogów jakimś finisherem, czy coś takiego. 100 wrogów, też coś tam. Więc tego typu rzeczy też są. No ale jak będę chciał tutaj wszystko pozbierać, to być może to będzie po prostu proste do zdobycia i takie wręcz oczywiste, naturalne i bez żadnych wielkich problemów. Bo w Blasphemous na przykład było pokonać daną bronią 300 przeciwników. I do każdej z broni było tych 300 przeciwników, a jeżeli ja przeszedłem przez całą grę z tym lampionem, no to potem był problem, żeby tych 300 nagle nabić. A tutaj nie widziałem takiego trofeum. Dość dużo jest trofeów, bo chyba 53. Nie tak dużo jak w Lords of the Fallen, 63, ale też około tutaj 50 kilka chyba jest tych trofeów, więc całkiem sporo. Więc jest to jakieś wyzwanie. A ostatnimi czasy jakoś, jeżeli tylko gra jest w miarę, no to spodobała mi się ta forma, żeby w pełni poznać grę, bo wtedy się czujesz, że tą grę, że wszystko widziałeś i w pełni ją przeszedłeś. Gra kosztuje 100 zł, 109 chyba zł na PS5. Nie jest to 80, ale też nie jest 260, no ale to pewnie nikt nie oczekiwał, że to będzie 260, więc 100 zł ktoś może powiedzieć, że też jest całkiem sporo i ktoś powie, tu jest na dole taka maska, podejrzewam, że ona się tak świeci, że będzie jakiś hak, którym będzie można się zaczepić i tutaj wciągnąć na przykład. Nie wiem po co, jak na to mogę zejść i zeskoczyć, znaczy po prostu zeskoczyć, a może się będę wybijał i do góry polecę. Nie wiem, to takie moje teraz przewidywania. Fajnie, że są znaczniki. Poniżej właśnie można zaznaczyć jakieś miejsca, gdzie należałoby wrócić. Fajnie, że można przybliżać mapy i oddalać, bo to się przydaje, a nie zawsze to w Metroidvaniach jest. Często z tych dzbanów wypadają te strzykawki z życiem, więc też można je tutaj sobie nazbierać. Znaczy nazbierać. No jak wykorzystasz, no to już ich nie masz. Ale przy kapliczce one się odnawiają. Tylko odnawiają się chyba do konkretnej wartości. Bo ja teraz mam 5, a przy kapliczce chyba się odnawiają do 4. Więc to też tak nie jest, że masz ich. Teraz mam w ogóle 6. Że masz ich bardzo dużo. No a tutaj spotkanie oczywiście z pierwszym bossem. No i cóż, gigantyczny patron. Trzeba się jak zwykle nauczyć takiego bossa. Przypominam, to jest gra, w której nie ma poziomu trudności, więc trzeba sobie radzić. Czasami zdarza się tak, że twórcy przesadzili. Jak zobaczyłem, jak spada mu ten pasek zdrowia, to sobie myślę, ludzie, ile ja go tu będę bił? No miałem 6 strzykawek, no i to jest moje pierwsze podejście, więc muszę się jakby nauczyć. Na przykład to, że tu jak podnosi ten kamień, to bardzo szybko zadaje cios kolejny. W tym przypadku z kolei wolno. Ale też później ostatecznie odkryłem, że
mam pewne przedmioty, które należy po prostu użyć. Czyli na przykład nałożenie ognia na miecz, które po uderzeniach kilku powoduje, że nasz gigantyczny patron zaczyna płonąć i traci dużo więcej zdrowia. Więc, no mówię, pierwsze koty za poty, tutaj akurat nic nie ciąłem w tym filmie, tylko faktycznie jak to wyglądało, to jest to pierwsze podejście, no połowę zdrowia ma i okazuje się, że w ogóle dochodzi jeszcze jakaś kolejna faza z nim. No właśnie. Uderza z góry, jeszcze lecą jakieś te kolce, no i ginę. Ale pewnie nie raz jeszcze zginę. Nykrux, no chyba tak trzeba to przeczytać. Nykrux, to jest też, tak chyba się nazywa, nasza waluta. O właśnie, i mamy 4 strzykawki z lekiem, czyli... Ale zawsze będę próbował rozwalać te dzbany, bo właśnie mamy na przykład pociski. Tylko te pociski, chyba nie mogę ich teraz użyć, bo nie mam broni, dlatego nie mogę ich użyć. No i teraz mam tam nie mam 2, tylko mam 4. O co chodzi? To jeszcze, o co chodzi, że mam 4? Bo mam 4 strzykawki? Nie. No muszę przyuważyć tę cyferkę i na pewno dowiem się z czasem, o co chodzi. No i to jest drugie podejście do pana bossa i to nie jest jeszcze ostateczne podejście, od razu powiem, więc jak ktoś chce przewinąć, to oczywiście zapraszam przewinąć dalej, bo tu zginę, mimo że w miarę mi tam idzie, już bardziej chłopa znam, tylko że, no właśnie, jeszcze jakieś błędy popełniasz i nie jest tak różowo. Jakiś strzelec na przykład, to zapewne z oddali mógłby tutaj sobie do niego strzelać i by było po sprawie. Mógłbym jeszcze użyć L1 i kwadrat, bo mam przecież tam opcję, ale o nim zapomniałem. Tym bardziej, że ona zbiera mi te niebieskie. No prawie, tak jak widzicie, to jest drugie podejście, prawie gościa miałem. Jeszcze jedna strzykawka. Trzeba korzystać, póki można, ale w tym momencie gościu rzuca te z góry strzałki, dostaje, pada. Nykrux cię pochłoną. Ciekawe, bo czasami w metroidwaniach robią na końcu gry takie statystyki, ile razy się zginęło. Nie często to widzę, ale to jest taka ciekawostka. Już to kiedyś mówiłem, chyba w Eterna Noctis 1100 razy chyba zginąłem. A mimo tego polecam szczerze grę, jeżeli ktoś lubi metroidwanie, Eterna Noctis, 85 godzin tam spędziłem. I cóż, nie zdobyłem tam platyny, bo tam są 2 poziomy trudności. O, właśnie, a tutaj w tym momencie stwierdziłem, że dobra, mam przedmiot. O, patrzcie, mam teraz, tutaj mam 6. Co to jest, co to oznacza 6? Kurczę, no to mnie ciekawi naprawdę. Nie było to na razie wytłumaczone, ale pewnie może dalej w czasie gry będzie wytłumaczone, o co chodzi z tą 6. Zostawiamy nasze dusze, nasze Nykrux, muszę się nauczyć. Ale teraz doładowałem broń i wtedy doładowałem po 30, po 25, teraz po 32, 33, więc całkiem znacznie więcej, znacząco więcej. I widać też, że ten mój buff jest tam taki ląd leci wokół mojej broni. O, właśnie się skończył i tyle w temacie. No ale już dość dużo zdrowia mu zeszło, a jeszcze mam 2 strzykawki, a on jest też już podpalony. I to podpalenie zabiera mu chyba 72, więc całkiem sporo. Więc myślę, że to jest klucz na tego bossa. To jest pierwszy boss, więc pierwszy boss powinien być w miarę prosty, żeby się człowiek nie zniechęcił. A jednocześnie być jakimś tam wyzwaniem. No tu prawie zginąłem też, bo miałem mało zdrowia. Ale w tym momencie uleczono infekcję. Tak będzie pewnie napisane. I mamy piętno odkupienia, które powoduje, znaczy umożliwia nam kontrowanie. Bezwzględne kontrataki, które ogłuszają R1 i trójkąt. No, to znowu kolejna rzecz, którą trzeba będzie się nauczyć, jak to stosować. Patrzcie, mało zdrowia zostało, ale strzykawka jeszcze jedna była. 215 Nykruxów.
No, taka nazwa, o, to są te właśnie kontry, ale one też zużywają tym razem ten pasek poniżej. Zobaczymy, bo czasami są takie gry, że są te mechaniki, ale ja przychodzę całą bez używania. To nie jest żaden wyczyn, ale no tak po prostu jest, że jakoś to sobie radzę bez tego wszystkiego. Zniszczone przejście, kolejna lokacja. Może ta mapa powinna być jakoś taka bardziej ciekawsza wizualnie, bo jest taka dość prosta w odbiorze. Kółko to jest takie odsunięcie się do tyłu. A tu próbowałem gościa właśnie skontrować. No jest taka kontra, dostaje. Pojawiają się nazwy tych naszych przeciwników, więc pewnie będzie jakaś ta... jakiś bestiariusz, gdzie będą wszyscy przeciwnicy pokazani. Nie wiem, co będą za, tam za opisy, bo czasami jest na przykład na co jest wrażliwy, na co jest odporny. Więc zobaczymy. No tu próbowałem dalej te kontry zrobić. No, jak zwykle z kontrami to różnie bywa. Dobrze, że są też takie uniki. Można to stosować. Boss przed chwilą był, więc nie zakładałem, że będzie kolejny. Tu w sumie na dół mogłem spojrzeć, bo może coś tam jest, jakieś przejście. Ale będę na pewno eksplorował mapę w całości. Jeżeli tylko nie napotkam jakichś wielkich problemów, to tak jak mówię, postaram się zrobić platynę w tej grze. 80 godzin za mną z tym, z Lords of the Fallen, więc może czas na tego typu wizualną grę, czyli taką bardziej pikselową. No a w międzyczasie podejrzewam, że około 5-7 godzin dodatek do Remnanta. Statystyki, które można jeszcze sprawdzić, to właśnie pocisk, który no, potrzebuje broni. Jestem na ten moment awanturnikiem, więc na pewno po drodze znajdę broń. O, właśnie, czyli jednak, tam było zejście w dół, na mapie to było widać. Zejście w dół, zapewne teraz poniósłbym śmierć, a może tamtędy wchodzi się potem do góry, w jakiś sposób to wszystko się łączy. No jestem ciekawy, jak wygląda drogowskaz, jak wygląda całość świata, czy on jest tak rozbudowany, czy bardziej raczej może nie za duży. Aeterna Noctis, a nie, czekajcie, nie Aeterna Noctis, tylko After Image. O, to jest mapa, tam jest mapa największa, jaką chyba widziałem w Metroidvanie. After Image, też u mnie na kanale możecie sobie zobaczyć, gdyby ktoś się zainteresował tego rodzaju Metroidvanie. A tu mamy pierwszą NPC. Curse bearer, you bring a dangerous affliction before me, yet I smell fear upon your flesh. You may approach. Who is the woman that speaks before me? An interrogation will not serve you well. Your heart is murky and unworthy of the mercy of the lady of the manor, Helenya. My lady. You speak with respect, only now as I reveal myself to you. But your curse will always burden you. Many others like you have dwelled here in the manor. I feel a familiarity with this place, a pull I cannot explain. Many would implore me to seek freedom, but freedom is... As do I. Then seek it. Return to me with your findings and experiences, cursed one. And through our understanding, you shall be bolstered yet. And pray, would you do me a kindness in turn? What would you ask of me? I have callings elsewhere, yet I remain. I yearn for this place, for those here with me. If you discover a teacup, there are whispers throughout the manor. Whispers that reveal... I u tej lady możemy podnosić nasz poziom. Ja idę standardowo w zdrowie i w siłę będę pewnie szedł, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie później. Zapytaj o posiadłość. No i cóż, w tym odcinku tyle. Był boss, początek jakiś nieporadny, jak zwykle na początku, więc oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku, ale pierwsze pewnie odcinki na kanale będą z dodatku
Remnanta, a w międzyczasie robię platynę z Lords of the Fallen.